piu, piu. Jestem ciekaw, jak to wygląda w trybie online. Czy sobie stworzę postać, czy co? No tylko chcę sprawdzić. Może być śmiesznie. W trybie online nigdy nie byłem. Teraz będzie mój pierwszy raz. Okay, sheriff. Here they are. Tell the marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right, let's see what we got. Wybierz postać. It's got to be one of you. Well, let's get you in there then. Ej, śmiechowo. I'm gonna need your details. Imię. Nabi. Gram dodatnie. Co? Jak ja mam mieć na nazwisko? Nabi. Borgson. Wygląd. Karnacja. Wiek. Będzie. O kurde, to jest marsz i wszystko znika. Except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Pochodzenie. Quite a record we'll have on you. Lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. Kolor oczu. Zielone. O matko. It's a process, all right, but a necessary. Pełne. Krótkie, zaokrąglone. Wąskie. How you doing with that? Beztroskie. Nos. Roki, wąski. Usta. Yep. Wąska. Uszy. Te krzywe, neutralne, duże, małe. Opadające krzywe, neutralne, policzki. Neutralne, zęby. Pozłacane, kompletnie zepsute. Prostackie.
od dawna zepsute, tylko dziąsło. Pełen komplet. Włosy. Wybierz. Czyli jak z prawej. Te długie. Łysina. Długie zaczesane do tyłu. O. Kolor. A może. Okej. Okej. Szanta. Mors. Delikatny zarost. Kozia brudka. Inicja szlachcic. Drwal. No nie no, zrobimy sobie kozią brudkę. Też tutaj zejdziemy. Okej. Lecz. Styl życia. Kropki. Da? Rozległe kleksy. Dobra, cera. Śpierzchnięta. Virion, anabioza, niby nóżki, co? W Simsy grasz trochę? Nie mam pojęcia, co ty grasz. Zarmieniony, cera, brak. Wyczerpana. Punktowa, zarmieniony. Zdrowa. Biegi. Nieliczne, losowe. W łyżkach opalone, brak. Pieprzyki. Brak. Skazy, czerwona twarz, plamy, palenie pod było lesność, nie widzę. Za wydatne blizny, blizny. Cięcie. O. Zmęczenie. Zmęczenie, dobra. Okej. Wstecz. Gwizd. Okej. Okay. Będzie tyle. Atrybuty. Wiedziałem, że zabójcza precyzja, ale... Nie wiem, czy tutaj się na coś zdaje. Walnijmy sobie dwa w zdrowie. Potwierdź. Fine. Go and get your picture took. Place your palms by your chest now for me. Here we go. Navi Borgson. To jest takie fajne, nie wiem. Randomowe pojęcia, o których się uczę. Haha! Ta broda to za ruda trochę. Ona jest za jasna, ona jest za blond. Bardziej blond niż blond. Ale jestem ciekaw, co się stanie teraz. Teoretycznie zaczynamy... To będzie... Online, więc gram z innymi graczami. Kilka miesięcy później. O. O. Więzienie Sisika. Sisika. Oddział mięski. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton, kitchen's a staff.
Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving. What are you looking at? Go on, get moving. You with the hammer, and you'll do. We need to perform a work detail out in Valentine. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. O, to już się robi ciekawie. Czy największą ponoć plagą tej gry jest to, że ludzie cały czas do siebie strzelają. Pierdole. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Women, I mean, and men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. My. Książki. Fuj. Good day, gentlemen. Oh. Ale że co, że ja? A, czy moja postać? Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins. Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. Kulturni, proszą, żeby ich wyciągnięto. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Faktycznie trochę ruda. And you better get on this horse. Marna chabeta. It's not much of an animal, but I haven't got far to ride. Must be odd being out of those leg irons. Get on the horse when you're ready. I'm sorry, but I'm going to need you to come with me. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisica Penitentiary. Awaiting a hanging for a murder you did not commit must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. Dziwacznie. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. I still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course. But you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world.
And if you want to accept our offer, you can. That's more than reasonable. The freedom out on the range can wait a few moments longer, can't it? Good. To jest ciekawe. Zostajesz wprowadzony do więzienia, potem cię wyciągają jakiś gościu za namową jakiejś typiary, wyciąga cię z więzienia. Nie masz pojęcia, o co chodzi. Ale że znasz ją. To jest śmieszne. Ale zapowiada się ciekawie. Just up here. There's the camp. Hit your horse. Orlane. Ooh, kolejny obóz. Chcemy, aby obok słupka. Super. Kolejny kurwa obóz. Come on, hitch up. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of three men or a woman. Possibly by all of them. I can't be sure. But that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. LeClerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Mm-hmm. Kurde. Okej. Wyglądam jak taki kurde flimon. Już wolę to. Mhm. O. Uwaga, opuszczanie garderoby zatwierdzi wybraną odzież, czy na pewno chcesz? Nie, nie wiem. Troje. Kamizelki. Czy chcę kamizelkę? Tak, chcę. Koszulę. Bez koszuli. Forma naczynia koszula z kieszenią. Bielizna jedna częściowa, to chcę, ale chcę koszulę białą. Szelki? Bez szelków. Tak. Szary człowiek, witam cię! Gram teraz w Red Dead Online. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. LeClerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices,
You're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. Kurde, to nawet wyjaśniają, dlaczego nasza postać nic nie mówi. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. LeClerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding. Właśnie się zastanawiam, co to jest. A to, co to jest za szmaciura? To jest typiara, która wyciągnęła mnie z pierdla. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Mach. Goodbye. Goodbye. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you better than most of his ilk. Cripps! Get up! Nah. Hello, partner. Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. LeClerc is a generous benefactor. And where are we headed? Mhm. Dziś nie będę otworzymy nie gracza. Nabi przypięte obóz. Wybierz miejsce na obóz. Mały obóz. Kurwa. Ale ja bym chciał, nie wiem, w Grizzlies. Ale dobra, Heartlands. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp. Perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. Mm-hmm. A to dlatego twoja postać wygląda jakby ostatni prysznic brał 10 lat temu. Nie wiem, sobie mieszka w bałutach w Łodzi. No. Co, dopiero co z bałuckiego rynku wrócił. Naciskając H, można zawać. Spoko, chłopie. Ja muszę, kurde, i tak ogarnąć sobie ciuchy i wszystko. Torba. Mam 0 złota, 0 pieniędzy i 0, kurde, szacunku do samego siebie. Ale ładny klimacik tutaj jest, trzeba przyznać. Koń mi zaraz się zesra. Hej, koniki. Spierdoliły. A chcę zobaczyć, gdzie uciekły. Wiem, że gdzieś tam. Dobra.
jakaś informacja. Każ podążać, każ zostać. Chcę wiedzieć, jakie staty ma moja marna habeta. Tak wygląda tragicznie. Morga. Gniadosz. Panie, co to za drugi? Hej, koniku. No cześć. No cześć, cześć, malutki. Co tam? Już, spokojnie. Jestem kolegą. Ja jestem kolega, panie. No. Dosiąść konia. Opa! Wow, uspokój się, na chuj do wody idziesz. Uspokój się! Pieseł! Kurwa! Luzuj gacie! Wow! Spluń. Aha. Dobra. Dobra, chuja zrobię. Każę uciekać. Dobra, w dupie. Jest za wcześnie. Od kiedy na Bałutach jest jakiś rynek? Kurde. Tego rynkiem nie nazwę, ale okej. Bardziej targowisko. Kolejne kuni. Tennessee Walker. Kurde, jakieś marne te konie. Nie twierdzę, że mu jest jakiś zajebisty. Ale w dalszym ciągu. Za koń za 15 centów. Czy to był NPC, czy taki jakiś inny gracz? Chyba jakiś inny NPC. W ogóle gdzie jest moje obozowisko? Tu jest pociąg. Macie do mnie jakiś problem? Właśnie potrąciłeś jakiegoś człowieka szmatą. Oh my. Hello. You must be a Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me.
Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in Cumberland Forest. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Online? Yep. Good afternoon, a ty już próbowałeś online'a? Na razie to wygląda zwyczajnie. No ja po prostu byłem ciekaw, o co chodzi. Prawdopodobnie zaraz i tak zaraz... Zaraz i tak wrócę do zwykłej gry. Jestem ciekaw, gdzie tak naprawdę wszyscy gracze są. Gdzieś w trasach. Robią jakieś dzikie rzeczy. Różne rodzaje pożywienia mają różne wpływy, trzymają się z wyświetlana w lewym pasku. Dobra, fajne, że pokażecie. Mając doświadczenie z GTA, zatrzymaj się z daleka. No właśnie. Właśnie o to chodzi, bo ja sobie pomyślałem, że kurde, chciałbym... jak już miałbym być jakąś postacią tutaj, to bym był wielkim łowczym. Takim, że poluję na różne dzikie zwierzęta i zdobywam futra. Poszukaj kryjówki. Nie wiem, wygląda jakby tu miała być. Czy też wyjeżdżam? Najlepiej na kryjówkę się przedstawia. Ponoć GTA Online jest w ogóle niedbane. To jest największy problem. A... O, wow, wow, wow. Przeciwników z tych, których można złupić lub pieniądze i amunicję. Udaj się do kryjówki. Trzeba wyświetlić koło wyboru broni. Aha. Zlikwiduj bandytów. Aha. Dobra, jeden. Czy ja ich widzę? Tak, jest tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Fajnie jakbym miał wszystkich ich na widoku. Żebym móc ich z jednej salwy ścisnąć. Dobra. Jest jeden. Drugi. I to między drzewami. Dziwnie mi się steruje. Może mam łuk? Op. Okej, jest trójka. To zrobimy w ten sposób. O, nie mogę. No dobra. Uuu.
Dobra. Rozumiem. O! Sorry, to jest lepszy kapelusz. O! Już wiem! Ja już wiem, kogo on mi przypomina! Będę słynnym kucharzem kurczaków! Mówcie na mnie, Ronald McDonald. Uciekaj, śmieciu. O, jestem dobrym człowiekiem. No to teraz powinienem sobie tutaj pozabierać różne śmieci rzeczy. I to będzie zbieranie. Może pojawi się jakiś serwer RPG. A nie wiem. Okej. Krakersy. Kawałek sera. O. Wszystko? Niemożliwe. To niemożliwe. To już wszystko. No dobra. Otwórz mapę. Szukaj okolice i znajdź skarb. Dobra. Ale o tym potem. Do trybu fabularnego. Znów tryb fabularny. To mam następne niezapisane postępy. A ja to mogę zapisać? Postępy. Role. Kolekcjoner, łowca nagród, handlarz. Ja w obozie swoją działalnością, sprzedawając towary i tak dalej. No, to teoretycznie. Sprawdź postępy roli swojej postaci. No to mogłoby być spoko. Gracz. Nabi Borgson. To jestem ja. To fajnie. Sklep! Ohoho! Można kupować rzeczy, nie? Amerykański sen. Sklep. Kurwa mać. Escape. Nie, dobra. A jeszcze przypadkiem coś kupię. Dobra. Tryb fabularny. Tak. Tak, mam w dupie online. Przynajmniej na razie. Gdyby pojawił się jakiś serwer RPG, taki stricte RPG i był podział na serwery, a nie tylko, że masz RDR2 online. Chociaż nie wiem, czy teraz jest dużo takich osób, ale zakładam, że mają już poukładane jakieś grupki gangów, grupki łowców nagród i tak dalej, i tak dalej. Jakichś łowców.
Można by było bardzo fajne grupy sobie robić, takie bandy właśnie. Można by było powiedzieć, nawet w Indian, że posługujemy się tylko łukami, jeździmy konno, mamy proste ciuchy. No. O, tak. Kościół. A ja chcę do pasera! Ale mnie gdzieś wyjebało? Pytanie. Bo paser jest tutaj. No dobra. Moja postać już jest za bardzo zakrzaczona. What I'm doing? I'm just riding, debilu. Pytanie, czy ja mam... Tak, jeszcze mam te futerka, więc muszę jechać jeszcze do pana... trapera. Sprzedać mu tam w pizdu, ile się da. I być happy. Ładnie zaparkowałem, o co chodzi. Okej. Ząb aligatora. Łykowate mięso, futro. Dobra, nara. To się przyda. Raz, dwa. To jest więcej warte, to jest to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. No, to jesteśmy bogaci. Jestem ciekaw, czy jest etap, w którym my tracimy wszystkie pieniądze. Jeżeli tak, to się wkurwię. Bo ja aktualnie zbieram na zapłacenie za moją głowę. Głupie tramwaje. Ale teraz, kurde, muszę sprzedać to wszystko u pasera i będzie tak fajnie. Coś tam. Kurwa, jak ja mam tam wejść? No dobra, pewnie jakoś na tyłach. Przecież paserzy... O kurwa. Naprawdę nie mogliście mi tędy pokazać, że mam przejść? Co za głupia gra? Hello? Nice to meet you. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Karty. Nie. Ja chcę sprzedać to. To. No śmieszne, bo nie można ich nosić. O, na przykład to sprzedam. Bimber. Kurwa, wart dolara. Mhm. Złoty zegarek kieszonkowy. Cenny złoty zegarek kieszonkowy, można go sprzedać. Czemu ja nie mogę na przykład go użyć? I teraz, kurde, sru pieniążki. Samorodek złota. Złote obrączki. 720 dolków! Tata, lubunia i sławki w domu. No to zajebiście, chłopcze. Kup. Ja mogę chcieć u ciebie kupić. Dynamit? Nóż do rzucania. Gotowana fasola, groszek w puszce, bimber, przynęta. Olej do broni, wytrych. O, pewnie. Pewnie. Silny olej z węża. Maska kata. Skrywa twoją tożsamość podczas popełnienia przestępca. Maska z worka płóciennego. Metalowa czaszka. Maska szaleńca. Broszura zatruta strzała.
Precyzyjny tomahawk, broszura, specjalne serum. O kurde. No nie powiem, ale tego kupię trochę. I groszku też. Bo czasami to ja jestem w dupie, jeżeli chodzi o jedzenie. Głupia gra tylko z Skyrim i MC Minecraft. No, jak uważasz? Silny olej. Nie posiadasz. Maska kata. A niech będzie. Oh, come now. A hidden face implies a darkness beneath it. Hello. Dobra, sprzedawca i F, wytwarzaj. Co ja mogę u ciebie wytwarzać? Ozdoba z zęba bobra. Oh my. I o legendarnej pumy. Kojota, gdzie jest to z niedźwiedzia? Pazur niedźwiedzia. Przepraszam, pazur niedźwiedzia. Kawałek kwarcu. Srebrna bransoleta. Wow. If you have the right ingredients for me, I can create some magical pieces for you between you and me. Mhm. No dobra. A mógłbyś Mhm. Okej. Okay. Groszek w puszce. Ejbiście. Co to jest? Gotowana fasola. Ejbiście. No to jesteśmy bogaci. Hello. Hello. Co jest? Zakład fotograficzny. Krawiec. Ja chcę do krawca. A to gościu co sprzedaje gówna. Albo do... O, do tego chcę. Do rusznikarza najpierw. Idę do rusznikarza, chcę zobaczyć nową spluwę. Zauważyłem, że u rusznikarza nie można sprzedawać tych rzeczy. Nie można sprzedawać broni. Co to jest, wymiana czy jak? A na kepsa. Co tak stoisz? Jadę, debilu, nie widzisz, że jestem konno? Na restaurante. Aha. Gunsmith, to tu. Dzień dobry. Watch yourself. Oh, pardon me, sir. Oh, lordy. Son of a bitch. Hey, you. I think that boy just robbed you. Okej. Okay. Ja tam cię, chłopie, widzę. Mhm. You lost your mind. Sweet Jesus, you're in a mother. Quicker. This is no good. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. All right here. See, that wasn't such a deal, was it? Kurde. Ograbił mnie z 30 paru dolców. Co to było? Nabi, na jakim profilu ty byłeś w szkole średniej? Matematyczno-informatycznym. Mat-inf.
Dziwne? Kurde? Przyszedłem tu z powrotem, bo kurwa mnie ukradli u ciebie, debilu. Przejrzyj katalog. Te chiński. Przestań mi tu ciągać. Chcę zobaczyć, jakie masz rewolwery. Kurde. Ło. Celność. Gościu, ten rewolwer, mimo iż mówisz, że jest kurwa cudowny. Ja mam rewolwer. Momencik, bo ja muszę zobaczyć, jaki ja mam rewolwer. Bo to nie wiem, czy to jest rewolwer Cattleman. Mhm. Działać. Rewolwer Cattleman, dobra. Dobra, zamknij mordę, bo ja chcę kupić pistolet. Mam w pizdu hajsu, chcę rewolwer. Ale taki porządny, kurde. Mhm. Aha. Ładniejsza celność, a jak tam się... Kurde, on ma... Obrażenia małe, prawie dwójka. Dwójka, dwójka. Trójka. Dwa i pół. Nie, półtora, dwa, trzy, dwa i pół, dwa i pół. No, ten jest tylko... czy ja wiem, czy on jest lepszy? Kurwa, pistolety, które są pozablokowywane. To jest gówno. Kurde, okazuje się, że najlepszą broń masz prawie, że na samym początku. Karabinek powtarzalny. I teraz... śmieszna rzecz, bo ja już nawet nie wiem, na co patrzeć. Czy ja mam patrzeć na to ciemne, czy na to jasne? Się wydaje, że na jasne. Ja i tak nie mogę większości kupić. Ale karabinek Springfield... no kurde, kusi, nie powiem, że nie. That's popular around here. A, se pierdolny Springfielda. Excellent choice. Elementy. Lufa. Gwint lufy. They can really pewnie make a difference. Celownik mechaniczny. Celownik optyczny. Ło, średnia luneta. No, nie powiem. Wygląda dziwnie. Na razie bez. Kolba. Nie robi to różnicy, ale osobiście mi się nawet ta podstawowa podoba. Osłona. Chcę. I've got some better stocks that would fit that gun. Can add to stability. W jednym i w drugim przypadku zwiększa zasięg. Dobra, wezmę dużą. Mhm. Dobra. Co masz jeszcze? Coś, co mogę kupić. Ja mogę sprzedać? O, ja mogę obejrzeć nawet. F. This is fashioned by true Italian. Oh, I see. Mm-hmm. This is a rare design these. I see. Thanks for looking. Dobra. Pudełko na standardową amunicję. Pudełko na szybką amunicję, która zadaje większe obrażenia na długim dystansie i ma większą penetrację. Dziękuję. Pistoletam Express.
Dobra. Sobie pokupuję. 60. Tutaj jest wystarczająco dużo. To to back. Accurate the last shot. Karabin. Dobra. Okej. You won't find a better selection of firearms this side of the river. Okej. Trwale spowalnia psucie się wszystkich broni. Trwale zwiększa maksymalny udźwig amunicji. Nie, dziękuję. Tak, mam dosyć dużo. Pas, ulepszony pas na broń. Trwale zwiększa maksymalny udźwig amunicji do rewolwerów i pistoletów. 50% utrzymuje broń w dobrym stanie. Na razie nie. Karabiny, akcesoria. Dobra, to sobie kupiłem. Dziękuję. Fajnie było. Mam. Ale ładnie się prezentuje. Ojejku, ale teraz jestem zadowolony. Szkoda, że nie mam dobrych pistoletów. Tak gówne tu mają. Bon spierdon. Tak uważam, że wyglądam całkiem przaśnie. Teraz chcę pojechać tutaj. No. Czy ja ci wyglądam na taksówkę? Spierdalać. Covered in worse, friend. Fajne elementy wprowadzające świat, że żyje. Że to miasto żyje. Ale jest całkiem spore, muszę przyznać. Jest bardzo, bardzo spore. Siemka, Kasquid. Ale to ładnie. Ale dziwnie działa światło. O nie, 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 nie. Okej, okay. Jak tu mam... Jak tu kurde wejść? Okej. Okay. Co jebłem w tą ścianę. Dobra. Nope, nope, nope. Nope, nope, yes. Zdążyłem! Dzień dobry. Teraz zobaczyć, jakie ciuszki tu macie. Stroje. Nope. Nope. Kapelusze. Ostatnio się zawodzę na tych kapeluszach. Kapelusz tropiciela. Obejrzyj. Nie. I stand behind everything I kapelusz miejski. So you can purchase with confidence. Jakbym... Dobra, kup. Jest okej, okay. Dobra. I feel good. Ta-da-da-da-da-da.
Sfatygowany płaszcz. Płaszcz z połami. Obejrzyj. Ne. Paskudny. Płaszcz strzelca. O, jeszcze jest o wiele lepszy. Ale te kolory mnie nie padają jeszcze. Naprawdę macie taki kurde marny wybór? Naprawdę, lepszy wybór miałem w innym sklepie. Nie widzę żadnej różnicy między wami. Ale bez sensu. Dobra, mamy już całkiem sporo pieniążków. Można iść opłacić swoje niebycie ściganym. Oraz ruszyć w kierunku zadania, które jest tutaj. Aha, więc tędy mogłem jeszcze wejść. Zamknij mordę. Teraz spadamy stąd. Teraz może jednak nie. Jest tu jakiś hotel. Kurwa, hotel, ludzie. To jest saloon. To jest poczta. Gdzie jest hotel? Pokaz. Diligence. Rzeźnik. Hotel. Saloon. Dobra. Pójdźmy do salonu. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Może będzie lepszym miejscem. Może będzie można nawet tam przenocować. Jeśli chcesz trener do wygodzić, nie, nie chcę. Mówię, nie jaram się tak bardzo Date by Daylight. Jest to fajna gra, ale nie jaram się nią. Już ci to kiedyś mówiłem. O, już myślałem, że to o mnie chodzi. Się dołączę. Sekcja pomocy. Jak to dobrze, że dopiero zaczęliście. Będziecie mogli oddać karty. A więc witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym wieczorku pokerowym. Dopiero co zaczęliśmy rozgrywkę. Mamy na 5 graczy. To jest dobra liczba, więc w grze jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 25 dolców. I zobaczmy, co mamy. 9 i 2 serce. Mamy bardzo chujowe karty. Oni zaczynają już od 10 centów, gdy chcą sprawdzić. A ja w sumie potwierdzę. Sprawdzę. Jedna osoba spacowała, druga sprawdza, trzecia podbija do 20 centów. No ja stwierdzam, że dobra, zobaczymy, co oni tam mają. Ja cię sprawdzę, gościu. Chcę zobaczyć pierwsze 3 karty. Jeżeli w nich nic nie będzie ciekawego dla mnie, no to idę do domu. No i faktycznie mam parę ósemek. Nie, parę dziewiątek. Najwyższa para na razie.
Sprawdź, co ty gadasz. Podbiję. Mhm. No dobra, kolejna karta i czy będzie to ósemka? Dwie pary, dziewiątki i czwórki. Jest szansa na fulla. Gościu czeka. No to jedziemy dalej. No to panowie, jak już mamy tak dobrą pulę, $1. Spasujesz? No dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy i czy dojdzie król. Uuu, jeżeli ma króla, to ja jestem w dupie. I żeby nie podbijać, bo ja nie wiem, co on ma, robimy, czekaj, i pokazujemy karty, dwie pary. Kurwa mać, miał River Punisher. Król wyszedł na stół i się zesrał. Nie dziwię się, że na samym początku podbija, mając asa i króla. No, zdziwiłem się. River Punisher. Powiem tak. Mhm. Dobra. Co my mamy? Damy i dwójkę, no najgorzej. No dobra, ale sprawdzimy. Czy ktoś podbija? Ten spasował. A więc on pasuje, tylko trzech gra, okej. Okay. To lecimy w trzy karty. Jak będzie dama, dwójka? Król, siódemka i czwórka, ale gówno karty. Okej, pasuj. Tak, nie wolno. Gościu, pierdolno z dolary. No. No, idziemy już na fulla. Dobra. Pomińmy to. I gościu z lewej wygrał. $8! Króle i czwórki. Dwie pary. Cię zesrali my. Nic i tak nie przebije tego, że River Punisher mu wszedł. Ja jestem na dużej ciemnej i ja mogę zrobić wszystko na koniec. Duża ciemna jest bardzo przydatna, bo jak ludzie wyłożą już te swoje centy, to możesz pierdolnąć cenę z dupy. Panowie, panowie. Panie. $5. Wchodzi. No i to już jest praktycznie wabank. Para dych, as i jopek. I zobaczymy, co wyjdzie. Mhm. Kurde, Fazir, grasz multiplayer? Dopiero co tam sprawdziłem sobie multiplayer. Blazłem sobie, zobaczyłem, pograłem trochę, ale wróciłem do fabuły. Ja nie wiem, czy będę grać jakoś więcej w tego multiplayera. Znaczy na pewno nie teraz, bo chcę poznać fabułę. Ale później jak najbardziej, bo nie wiem, sobie wykreuję jakąś postać i będzie ciekawie. A czy ty grasz w multiplayer? Bo to mnie w sumie ciekawi. Trójka i piątka, do streeta. Mhm. A podbijmy. Tak? Dobra. All in. Nikt nic nie wie. Może będzie jakaś fajna karta. Część już spasowała. Zobaczmy, co wychodzi do gry. Ja walczę o 6,60. Jest... Mam parę piątek. Zajebiście, para piątek. Kurwa. Ja pierdolę. Znowu przegrałem jedną jebaną niższą kartą. No cóż, ja se wyjdę.
No, fajnie było. Się napije. Alo, barman. Fatery. Pokój. A napoje. Okej, okay. Piwo. Dzięki. Co tam, gościu? It's okay. I was just curious. I mean, you know, I used to be able to tell. Ja ten człowieka po tym jego spojrzeniu na jego ubiór. These days with the oil men, the railway men, you simply don't know. A millionaire can look like a farmhand. A driver at the bar, you never would have seen it in the 70s. Anyway, I probably shouldn't be seen talking to you. Hey, y'all. This place. Nice to see some friendly faces around here. Mister? Anyway, folks, please don't mind me. Kurde, jacy niemili ci ludzie? Najpierw cię obrażają, że wyglądasz jak kmiot. Wiesz co, barman? Jeszcze jedno piwo. Mam do przepierdolenia w chuj hajsu. Dzięki. A se siądę do kogoś. Ups. Jeszcze raz. To piwo było chujowe, chcę inne. No, ja bym chciał odejść od stołu. Podjąć, przywitaj się. Kani. Przepraszam, mogę już sobie usiąść? Ja bym chciał usiąść. Ja chcę usiąść. Pójdę się napić do pokoju. Cześć, panienko. Not you. Hi, folks. Fuck this shit, I'm out. Ja bale, idę spać. Ah, dobre piwko. Kurde, ile ludzi tutaj. Sorry, lady. Excuse me. Oh, sorry. So, hello, I guess. Mhm. Ja mogę. Salut, mon mignon. Do you want to have a good time? Nie. Zmieni ubranie. Kurwa, przeszukaj szufladę. Coś. Kurwa, te same gnioty. Ale trzeba przyznać, za jednego dolara dobre spanko. Dobra, w dupie. Śpi. Do wieczora. Do południa. Kurde, to już jest rano. Posrało. Kurwa, ja się czuję, jakby była noc, a jest dopiero godzina 18:30.
A dalej tu siedzicie? Głupi jesteście, czy co? Zdrowo, bardzo ładny dywan. Hello, dear. Excuse me. Zamknij mordę. Stąd wyjść jak najszybciej. Chodź, piesku. Będąc. Przepraszam. Ty chyba głodny jesteś, co? Mhm. Oklepie. I coś tu ma jakiś znak zapytania? No dobra, zobaczmy, o co chodzi. Trying to raise money to build an expansion to the Quincy Harris Memorial Hall, a shelter for homeless veterans and their families. Can you help? A donation of $20 would put us well on our way. $20? I wish you luck, but I can't help you. Of course. I understand. Thank you. Wypierdalaj mnie, kurwa nosa. Głowy i dupy nie zawracaj. Ja pierdziel. 20 dolców. No, no chyba ją posrało. Pieniędzy takich na oczy nie widziałem. Ja mam tylko 400. Zamknij mordę. Nie mów mi, kurwa, czy mam biegać wolno czy szybko. Ludzi. A co oni są gburowaci i chamscy? Człowiek jedzie jak jedzie. Jedzie spokojnie. Szybko, acz ostrożnie. Kurde. Naprawdę też takie problemy mają? Oho. Teraz będzie atak. Hey, we got a proposition for you. Easy. To jest ciekawe. Banda śmieci. Kurde, napada na mnie, rzuca się na mnie, dostaje w pierdol i jeszcze mają problem. Ty biedaku, nawet jedzenia nie masz. Dobra. Pytanie, gdzie ja miałem jechać? Tam i w lewo. No dobra. No ważne, że nie wszczęto ze mną śledztwa ani poszukiwań. Ale dwie spluwy to jest to. Okrucieństwo wobec zwierząt?
Nie rozumiem. Kurwa, jebać wasze prawo. Naprawdę odechciała mi się płacić za to wszystko. Teraz ja będę zgłaszał przestępstwa. Na kurwa na was polował, chuje nie myte. Śledztwo w toku, gówno w toku. Tam nawet nie było. Wobec zwierząt, bo co kurde. Koń w trakcie strzelaniny padł? Yeah. Debile. Ja tu patatajam w celach ważniejszych niż te wasze gówne śledztwa. Pierdolę, nie będę za to płacić. Skurwa kpina. Za byle gówno tutaj się przypierdalają. A i tak można korzystać ze wszystkiego. Jedyne z czym jest problem, to tak naprawdę ci tropiący cię z... te tropiący cię zbiry. A tak to... Rhodes... Nie no, nikt mnie tutaj nie goni. Zajebiście. Hello! Hello once again, audience! Okej. Dobra, coś tam opłacę, znowu będę biedny. W sumie i tak nie mogę nic lepszego kupić. Zapytaj o Billiego. Zapłać krzywne. O matko bosko. Elizabeth Zachodnie, fuck this shit. I bet there's some very disappointed bounty hunters just outside. No, ale w Elizabeth Zachodnie to ja nawet tam nie wiem po co. A i tak mamy sporo. Hey, you there. A quick word. What can I do for you, sir? There's an old gunslinger I'm looking for. I heard he comes through here. Name of Midnight Billy. Oh, that old soak? Yeah, he spends days on board these trains, but he's going nowhere but the gutter. I imagine you'll find him riding the next one through here. Either that or the next one. Try them both. Look in the bar car. Mr. Midnight? Excuse me, I'm trying to drink. Mr. Midnight, listen, this won't take a moment. I just want to talk with you about your old days as a shootist. Get away from me! Hey! I didn't shoot him in his sleep! No one's saying that. I didn't shoot him in his sleep, and if I did, it was the only way! Not a problem. I'm here about Jim Boy Calloway, and no one shot him yet. I knew you'd come for me! Get away from me! Mr. Midnight! Mm-hmm. Dobra muza. O kurde. Dobry jest.
Ale to jest naprawdę chujowe, że zaczynasz ten bullet time i nie dość, że musisz, nie wiem, czy ja muszę trzymać, czy nie. Zaraz zobaczymy. Bo zakładam, że nie muszę. Kurwa mać, chcę mu strzelić w tą głupią rękę i chuj. On klęka w dodatku. Revolver Cattleman. Jest. Co to jest za gówno? No, zawsze przyda się jakaś odmiana. To jest pistolet Midnighta, a to jest mój. No, nie powiem, jest całkiem spoko. No, nie do końca to chciałem. O kurwa. No kurwa, jak mnie drażni to podnoszenie rzeczy. Dobra. Jest ten. Dobra. Kto zgłosił przestępstwo? Ale to jest dziwne. Są kolejni martwi. To co chwila widzę jakieś ciała. Gdzie ja jestem? Teraz tam muszę iść? Pierdykam. Gdzie ja jebie? To jest... Diligence! Dobra. Gdzie jest ten diligence? Tu. Dobra. Kurde.
co tutaj się dzieje? Consider myself pure. Hello. And then I want you to ask yourself, what is the most disgusting, revolting, vulgar, and depressing thing in all creation? Hello there. Mingling. Co-mingling. Obrońcy czystej rasy, kutasy, bla bla. Need a ride? I can get you there. Can I get a ride? Where are we going today? I need to go to Valentine. Let's settle in then. This will be a long one. Szczerze, oszczędność czasu. Ale przynajmniej wiemy, że mamy szybko podróż. A jestem ciekaw, czy będzie napad. Jestem sam. Znowu. This your stop, pal. Appreciate the ride. See you around. Gdzie jest mój koń? Cóż, znajdę sobie innego. Yo, Nabi, cześć Sławek. Mhm. No najpierw dosiądę się do tej tam ruderki. Let's talk about this. Arthur, come lend a hand here. Damn right. Go ahead and call your mama for all I care. Take it easy, I got lumbago. Should have thought about that earlier. You're pathetic, old man. You could have stepped in. I thought you had it covered. Just wait till you're old. I'll be at camp if you need me. Maybe try keeping your mouth shut next time. Oh, come on. Dang. You'd all be bored as rocks without me. Paluszki gra. Hey, weren't you the one in here talking to that feller with Jim Boy Calloway? Yeah, that's right. More like Jim Drunk Old Man Calloway. Sure seems that way. And what do you want? You know, he ain't a bad feller, all things considered. That man's head's going soft in his old age. You better watch out for him. Goddamn cheating bastard. Thank you. Really. Ważne, żeż mnie nikt nie goni. No to tutaj. Strawberry. 300 kurwa dolców. No nie wierzę. Potrzebuję konia. Chuj, kupię se. Stać mnie. Serio? Już wolę, kurde, se gdzieś znaleźć konia, naprawdę. Będzie to o wiele tańsze.
Później pojechać. Jo, co tam? Kurwa, jak najlepiej tam się dostać? Ech, pisto. Kurde, co róż natrafiasz na konie? I teraz jak na złość żadnego. Jest zbyt daleko, by usłyszeć gwizdanie. Kurwa mać. Kurwa, znajdę kogoś, zabiję i wezmę mu konia i tyle. Wow. Ojej, to kurwa sekund. Ale mnie oszukała ta gra. Coś sobie upieczemy. Tą kaczuszkę. Ja sobie zjemy i idziemy w pizdziut. Myślałem, że mogę kurwa tutaj przenocować. Dniobóz, odpocznij. Chciałbym spać. Bez sensu. Konia. Nie mam konika. Mój konik powiedział nara, hopie. Kurwa, gdzie mnie wyjebało? Czemu aż tu? Ja to aż pobiegę? I tak jak było z Geraltem, tak będziemy biegać większość czasu. Tutaj to jest niemożliwe, tutaj trzeba kochać chwałego konika. Bo bez niego jesteście kurwa dupa. I na chuj mnie ten dyliżans. Trzebuję questa, gdzie potrzebny jest koń.
Cóż za piękna noc. Jakoś tędy. Z lewej, prawej. Kurwa mać, pod górkę jeszcze. O kurde, tu się zimno zaczyna robić. Podoba mi się mój przedstawiciel płci męskiej, którego stworzyłem. A dalej się zastanawiam, gdzie jest mój konik. Where is my pony? Nie jechać jeszcze, kurwa, da. O pierdole. Dlaczego tutaj nikt nie jedzie? Ja sobie myślałem, kurde, przejedzie ktoś, zastrzelę, wezmę mu konia i będzie spokój. A to dupa, mózg mi paruje, ale jestem dumna, że załapałem pojebane stwierdzenie o rozmnażaniu się protistów zwierząt. Gratuluję. Protisty to nie... A co to są protisty? To nie było coś z roślinami? To są konie? Nie. To są jelenie. A ja chcę konia. O kurde. Jak na złość nikt tu nie jedzie. Za pierdolonym pociągiem. Widzę, że mikrofon ci spadł z wrażenia. No. Kurwa, zimno jest. Czorna. No, bo jest najgorsze rozwiązanie, jakie wybrałem. Naprawdę liczyłem, że ktoś tu się kurwa pojawi. Po prostu pusto. Dalej. Może ktoś się kurwa pojawi. Królik. Czorna. Jeleń. Koń. K-O-N. Ku. Nie. Kuń. I need kuń. Kurwa.
Nie wiedziałem, że skakanie w śniegu tak... tak bardzo męczy. Kurwa, zamarzam, nie mam kurtki zimowej. Cudownie. Zamarznę. Tu jakaś kur... O! Tam jest dom. Może uda mi się tam ogrzać, czy coś. Powiem szczerze, że czasami takie sytuacje są o wiele ciekawsze niż te, które... Ciekaw, czy ja mogę wpaść do wody. Wow. Lol. Nie chciałem tego robić. Zmusiłeś mnie. No. Serce wilka. Nosił wilk razy kilka i ponieśli wilka. Bourbon. To jest to. Rozgrzewa ciało i ducha. Wow. Kolejna gówniana karta. Ot. Mamy tutaj jakieś pyszności. Kiedyś protesty zwierzęce przypisywano do królestwa zwierząt roślinnych, do roślin. O kurde. Mielona kawa. Gin. Mhm. Papierosy. Aha. Dobra. Odcinek z gazety. Przyjrzyjmy się temu kawałkowi. Kurwa mać. B. Czytaj. Kariera utalentowanego łyżwiarza dobiegła końca po okropnym wypadku. Oh my. I faktycznie. On tutaj. Z gazety Group. Dreadful. Oh. No, ewidentnie już se nie pojeździ. Wygląda, jakby nastał piękny dzień. Co to kurwa tam stoi? To niedźwiedź? Ło, tam jest grób. Dobra.
Niszczony grób. Ej, ale fajny motyw. Mhm. No. No, see where. Kurwa. Po prostu twoje zdrowie będzie się wolniej śpić lub spożywaj rzeczy tak jak mięso. Dobra. Czy się jak spierdolić tak sprawę z jajemie. A wiesz może czy co z Newcastlerem? A skąd ja mam wiedzieć? Wyszedł po pomidory i nie wrócił do tej pory. To ja ci powiem. Kurwa, sam go spytaj. Skąd ja mam wiedzieć? Mój przyjaciel czy co? Fajnie przedstawione, jak walczy tutaj natura ze sobą. Ale mi robi się smutno, bo nie mam ciuszków na zimę. Robię się coraz bardziej słaby. Ja umieram tutaj, bez kitu. Ja tylko przedłużam swoją agonię. Potrzebuję konia. Potrzebuję czegokolwiek. Jestem kurwa daleko w dupie. Koń jest za daleko. Co takie sytuacje? Tryb fabularny. Zapisz grę. Tak. Idę obejrzeć planet Zułoski i wracam się uczyć miłej gry z Jufią. Może później wpadnę, jak zdążę. No dobra, papa. Pa. I wczytaj grę. Uwaga, czy chcesz wczytać? Tak. Takie sytuacje czasami dają nam możliwość przywołania pieska, konia, czegoś tam. Jakby resetują miejsca. Mam nadzieję. Albo zginę i zaraz będzie koń obok. Okej. Okay. Jest! Rozszyfrowałem to gówno. I am genius. Widzicie? Zdrowy rozsądek? Po co? Aspekty gry? Jak najbardziej. Pytałem się go on non-stop, offline nie odpisuje, nie musisz aż tak się wkurzać. Ja się tylko spytałem, czy coś wiesz. No nie, nie wiem. Ja się nie wkurzam. Może powiedziałem bardziej nieprzyjemnie, ale się nie wkurzam. O kurde, zawsze to jest coś takiego, że każdy się mnie pyta, ty, a co z tym, to, co z tym. No dobra, każdy. Głównie ty. A ja nie wiem, no kurde, ja nie rozmawiam z wami tak blisko, żeby wiedzieć takie rzeczy, dlaczego ktoś wyszedł. Zazwyczaj nikt nie chwali się, dlaczego wychodzi. No, jedynie Raku dostał ode mnie bana, a później on unbana, bo kurde, czemu by nie. No w zasadzie przestrogi. Kiedyś z wami dużo pisałem, a po czym stwierdziłem, że to nie ma sensu. Dobra.
Co tu jest? To mój Springfield. Dwóch gostków tutaj zamarzło. Mieli coś w rękach. Mapa. Odwróć. Rozumiem. Odłóż. Raczej nic nie mieli. No widzę, że tu nawet konia zabili, by przeżyć. Też? Momencik, to mi pokazuje ciała. Czy ja mogę je przeszukać? Zostać czy uciekać. Dobra, nieważne. Dobra. No niestety nie pomogę ci, wybacz. To miejsce autozapisu zawiera już automatyczny zapis build, tak. Ale ładne góry. Halo? Ktoś tutaj jest? Dzięki koniu. Appreciated. Seracz. Nope. No, kolej. Dobra. Też coś jest nie tak. Nic tu nie ma. Wątpię, że coś tu będzie. Nic tu nie ma.
Zamknij szufladę. Zamknij szufladę. Nic. Dalej nic. No, ślepiająco. Tu. Też nic nie widać. To już od dawna nikogo nie ma, ewidentnie. Jest rozbite, poniszczone. Coś tu musiało się złego stać. Oj, bardzo złego. Pożar. Tak, bandytów, to chyba kościółek był. Bardzo mały kościółek, ale zawsze. Mhm. Sporo osób poumierało. Niedobrze. Jest ten koń. Dammit. Turkuć! Podjadek! Dawaj, jedziemy dalej. Mam zmarznięte nogi. Mam nadzieję, że rozumiesz, co to znaczy. Dla nas. Wygląda jak uczęszczana droga. Przynajmniej kiedyś była. Ja już widzę, co zapalenie płuc. Pneumonia. Jesteśmy martwi. Co mnie jebło do Dekla, żeby jechać w góry bez... bez ciuchów do podróżowania w górach. Żartówka, karabin Springfield. No. Ciekawe. Bo nie chciałem tego. Wiecie, co to znaczy? Gra sugeruje. To visitors up here. Kill this fool! Kurwa, nic nie widzę. Kurwa, drzewo mi wszystko zasłaniało. Zajebiście, nie? I tutaj warto zjeść. Questions to ask.
Okay, if it just questions, he's up in the cabin. Watch it, people. Stranger in the camp. He ain't going to be here long. Watching you go real easy. No, czasami działa po prostu bycie gnojem. I don't want any trouble. I'm here to speak with you. My boy Calloway. I'm unarmed. Well, King Galloway. I just want to talk. My boy Calloway. Sure. Here's your message. What fuck my life? Myślałem, że wyjdzie jakoś tak bardziej sprytnie. Przynajmniej ciepło teraz jest. A rewolwer Flaco. Gdzie ten rewolwer leży? Stan bardzo dobry, obrażenia. Aha. Mhm. Kurwa, mógł porównać te bronie. Zwykła. No, są dobre te dwie pukawy. Ta jest trochę lepsza. Czy kurwa, no ta jest zajebista, już nawet nie będę musiał tego sprawdzać. Dobra. Mam ci zrobić zdjęcie, parszywco. No to i zrobimy. No. To my to mamy. Kurwa, pachnie biedą. Ale. Bourbon Kentucky. Już kurwa sobie opierdolę sam. Czemu nie mogę zabrać?
Tak jakby to... O, o! Mnie nie oszukasz. Coś tu jest. Zabierz. On da na... mapę. Jakieś drzewo. Chwila, aby wyświetlić szczegóły. Skarb skażonego sklaku odkrywa mapę, dobra. Odwróć. Odłóż. Takie rzeczy. Zabierz. Co my tu mamy? Co jeszcze? Eliksir rzęszeniu. Bo, no to wszystko. I jest to niespodzianka. Kolejny prezent. Naprawdę mnie już drażni. Kurde, to jest strasznie męczące, że też patrzeć z tej trzeciej osoby, ale nie możesz. Bo ci wszystko przeszkadza. Co to jest? Chleb! No cóż... W sytuacjach takich jak te... Keep your arms simple. Cóż... Wiele z nich nie zostało. Kurde, jestem pod wrażeniem. Stać ich na te wszystkie kurde rzeczy. Ładna koszula. Też bym taką chciał. Kurwa, zimno. Party Bourbon Kentucky. Prędzej napierdolę tutaj. Tam chyba o kimś zapomniałem. Tak. Tobie tak po prostu zapomniałem. Ty chuju! Głupia, parszywa łajzo! Ciuchów z ciebie nie mogę wziąć. No. A teraz tu spada wam dość już kurwa śniegu. Na najbliższy kurwa zawsze. Come on, boy. Yep. Spokojnie, nie będę bawić się w polowanie. Gdzie jest ten śmieć? O! Zawsze gazet. Futra zawsze kojarzą mi się z Rosją. No. Dobra, jedziemy tutaj, bo kurwa trzeba opuścić te zimne... zimne tereny. Nie chcę zostawić tu ani minuty dłużej.
mam coś tutaj dla konika? Koń mi się nie męczy. Na chwilę obecną to jest najlepsze, co możemy zrobić. Kaso jako jedyny to ogląda. No, możliwe. Bywa. Ale cieszy mnie, że chociaż ktoś jest, że jesteś. Ty coś wiesz, kiedy wychodzi Warhammer? Czy ten Total War 3? O, ty się ty tam tak interesowałeś. Dla mnie to nie jest źle. Nie za bardzo, ale... Ale co? Ktoś mi mówił, że orków między innymi będą boostować. O kurwa, no nie dziwię się, orkowie to takie trochę chujowe są teraz. Orkowie, orki. Majorki. Pytanie tylko, co oni zrobią, bo wszystko na razie jest w sferze domysłów, nie ma żadnych oficjalnych zapowiedzi. ZW. Dobra, już opuszczamy to przeklęte miejsce. Kurde. Prawie się osrałem na tej trasie. Gościu, nawet tam nie idź. Wiedziałem, że żarcie się przyda. W końcu ciepło. Jakbym teraz nosił zimowe ciuchy, to by skończyło się na odwrót. Co? Ja nie chcę z tobą gadać, co pojechałem w pizdu. Zaraz odpalę Red Dead Online, zobaczymy jak to tam jest.
Valentina. W końcu mnie tu jakoś normalnie powitają. To miejsce mi się podoba. Jest proste. Sobie zapiszę. Zatem mieć etap za sobą. I online. What? Została do mnie nadana paczka, otwórz. Kurde. Środa? Czwartek? Torbę. I co ja miałem? Trzymaj B, aby otworzyć torbę. No dobra. Otwórz mapę skarbów. No dobra. Mapa skarbów mi coś pokazuje. No zobaczymy. Co to jest znaczy? Te znaczniki są chuja warte. Lepiej sobie zaznaczyć trasy. Szukać okolicy i znaleźć skarb. Oddalenie na poziom trzeci. Łop. Dobra, to pojedziemy tędy. Albo pojedziemy teraz całkowicie... tam. To jest to wszystko. Powinniśmy dotrzeć do jakiejś drogi. I ona nas już zaprowadzi. Kurde, pocę się jak świnia.
O nie. Kentucky Sadler. Taki Sadler. Może tu i w górę. Jestem ciekaw, czy uda mi się go uspokoić. A jednak miałem rację, że to jest niżej. A nie, jednak wyżej. Much.
Zabierz. Co to mamy? Otwórz skrzynię ze skarbem. Kolczyki. Naszyjnik. Amunicja. 0,5 zł. 5 dolców! Wow. Za pomocą gotówki można kupić wiele usług. I tak dalej. Umiejętność? Chwila wycinek. Zabójca precyzja jest aktywna, powoli odzyskujesz zdrowie, trzymanie jakichkolwiek obrażeń przerwie działanie zabójcy precyzji. Zabójca precyzja pozwala oznaczyć wrogów, naciskać i sposoby strzelić do wszystkich celów. Zużywasz przeciętną ilość zabójczej precyzji, używanie z tylu defensywnego nie można namierzać innych graczy ani być namierzonym. Kiedy zabójca precyzja jest aktywna, ty i twój sojusznicy zadajecie nieco więcej obrażeń, jeśli któryś z was sojusznik ma aktywowaną tę samą umiejętność, efekty się nie sumują. No dobra. Wezmę tą. Okej, użyj. No okej. Spotkaj się z Clayem DeVaysem. Dzięki konikowi udało mi się tu dotrzeć. W ramach wdzięczności możesz być moim konikiem. Możesz misję fabularną. Misje są oznaczone kolorem żółtym i wyświetlane są na skraju tego radaru. Ale zanim. Valentina. Ojej, no on się jeszcze szybciej męczy. Dobra. Prawda? Nic tu nie ma? Nie mam żadnych opcji? Kurwa, po raz kolejny mam konia bez sensu. On jest daleko? Nie. Wolę tą moją habetę. Dobra, zobaczymy. Davisem, Clay Davis. Play! Przytrzymaj, aby rozpocząć matchmaking. F, aby zobaczyć opcję misji. F. Ale zasugerował, żeby spotkać się z Clayem, złodziejem koni, aby poznać podstawy sztuki kradzieży wierzchowców. Rozpocznij. Wyszukiwanie graczy. Ciekawe, o co chodzi. Rozprowadza mnie normalnie do gry.
zakupy. Cała amunicja, rewolwer. Zwykły karabin. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out near Cumberland Falls with a bunch of horses they stole off of me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable at Valentine once you have the horse flesh. And I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Niezbyt rozmowni jesteśmy.
well, well. Horley was right about you. Dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Już jestem, co do orków. No. Konie. Stąd ci dodatkowe usługi. Dodatkowe. Imię konia. Turkuć? Podjadek. Ubezpieczenie konia. Ten konia, zestaw przedmiotów dla konia. Tak. To jest mój koń. Siodła. Piłki. Standardowe. Dobra. Nie mam. Nie mam takiej rzeczy. Nowa ranga. Spotka się z Cripsem w ich obozie. Także po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z innymi graczami. Ciekawie i nieciekawie. Jeżeli tutaj w zależności tylko od misji będą się pojawiać, mam nadzieję, że nie, to trochę chuj. Chyba, że dopiero po fabule to pójdzie. Pewien streamer, któremu niedawno sprezentowałem wszystkie DLC do Warhammera, których nie miał, włącznie z Warhammerem 2, powiedział, że Gothic jest dobry, choć to drewno. Zapytałem się go, czy orków z Warhammera Total War można porównać do Gothica, że to też drewno. On mi przyznał rację. A więc zdradzasz mnie. Już mnie olewasz. Znalazłeś sobie innego streamera, tak? Tak mam to rozumieć? Dzięki, Kasquid. Wiedziałem. Ja wiedziałem, że to tak jest. Ja tu cię jak kolegę traktuję. A ty mi nóż w plecy. Nie no, żartuję. O maj. Jedziemy do tamtego obozowiska bez sensu. Ale chcę się upewnić. A! Chciałem być zupełnie indziej. Spokojnie, teraz i tak oszczędzam na portfelik, więc nic nikomu nie kupuję. Ta, jasne, mnie to mówisz, a innym to kupujesz. Mnie jest smutno. Mojemu portfelowi jest smutno. Ja no, żartuję sobie. Cały czas mam gdzieś zostawione pieniążki na tego trójkę. Dobra, więc po kolei poznajemy wszystkie te tajniki, żeby grać online. No dobra.
How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess. 444-62. Gratuluję. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Mhm, dzięki. Bym ci coś odpowiedział, ale mi się nie chce. Odwiedź sklepy wielobranżowe i krawców, by kupować zapasy i ubrania. Rusznikarze sprzedają i modyfikują broń. Znajdują i przyjmują misję w swobodnej do... coś tam. Możesz też powstrzymać innych graczy przed ukończeniem misji, by zdobyć nagrodę. Zmierz się z innymi graczami w seriach, przechodząc do znaczników serii lub korzystając z menu gracza. Stwórz bandę wspólnie z innymi graczami lub do którejś dołącz. Dzięki temu zwiększysz swoje szanse na sukces w Red Dead Online. Dzień dobry, wieczór, Rosie. Gozi, Oskar. Menu gracza można wysyłać i przyjmować zaproszenia, wyświetlać... bla, 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 bla. Menu gracza. Turkuć podjadek. Mhm. Co? A, L. Gracze, przypięte, rejestr, wyzwania dnia. Wyzwania dnia 07. Gracze zabici materiałami wybuchowymi. Misje fabularne określone po użyciu opcji. Miałem odwiedź sklepy Valentine. Aha, upieczona, przyprawiona wieprzowina. Rozegraj wydarzenia w grze swobodnej. Okej, okay, banda. Obecnie nie ma dostępnych band, do których można by dołączyć. Naciśnij, aby stworzyć i poprowadzić własną. Obóz. Rozmiar i położenie. Mały obóz. Za 2 dolce mogę się gdzieś przenieść. To jest akurat spoko. Bo ja nie wiem, czy ja będę chciał tutaj sobie siedzieć. Aczkolwiek w końcu jest ten element, który nam pozwala poznawać i zdobywać miasta. To jest spoko. I w końcu widzimy całą mapę gry. Co to jest? Nieznajoma osoba ma do ciebie jakąś sprawę. Okej. Okay. Wytwórz, ulepsz, odpocznij przy ogniu. A mogę iść spać? Garderoba. Buty. Znoszone buty. Spodnie. Wełniane gówno. Dobra. Także teoretycznie tylko tu się śpi. Odbierz przesyłkę. List od Cripsa. Zaproszenie do omówienia interesów. Odbierz. I... czytaj. Challenge. Bez fast traveli. Chcesz zobaczyć ten portfelik po live'ie? Co mi to da?
czołem. Muszę pilnie z tobą porozmawiać, bo mam dla ciebie propozycję biznesową. Tym razem dobrą przyrzekam. Zapomnij o projekcie siodła z wychodkiem. Ten pomysł to prawdziwa żyła złota. To coś, co nam się opłaci i prawie całkiem legalnie jak na mnie. Wreszcie wykorzystamy nasze mocne strony. Nie chcę zdradzać zbyt wiele na piśmie, bla bla. Pośpiesz się, możemy. Możesz mi wierzyć, kiedy mówię, że to absolutnie niepowtarzalna okazja. Z ekscytacją, Crisp. Opłata za stajnie. Czemu opłata za stajnie? Torkuć! Kurwa, musiałem zapłacić? Co to jest? Seria eliminacji. Dąż do serii trybów konfrontacji, w których masz tylko jedno życie. A wszystko zależy od tego, jakie wykorzystasz. Możesz również dołączyć za pomocą opcji szybkie dołączenie w menu gracza. Okej. Zobaczmy, o co chodzi. Dobra, to tam trzeba. And took off. No idea what got into it. Think you could give me a ride to town? I know it's a lot to ask, but could you do me the favor? I sure would appreciate it. Oh, you will? Finally, some kindness. Thank you. Thing is, I ain't so kind. Going to hell? I know. But I won't be the only one. To your feet, now! You ain't got nothing behind you. Kurwa. Zabił cię wróg. Zastrzelenie. Karabin powtarzalny Lancaster. Super. Ilu ich kurwa było? Ale pojebane. Kurwa. Dobra. Dwóch po lewej. Uf.
Naprawdę? Pierdolę, czuję się osaczony. To była sroga zasadzka. Gracze są problemem? No nie wiem. To nie byli gracze. A jeżeli byli, to w chuj słabi. Dobra. Jeszcze tam. Dobra. Tutaj. Dobra. No śmieszne. Najlepsze jest to, że biali byli na koniach, a czarni na dogach. Ktoś mi to powie, że ta gra nie jest rasistowska. Ale czy mnie to boli? Jakby trochę mnie to nic nie obchodzi. O dłuższą metę. Dzięki, kurwa, gro. Co? Nagroda ogólnie. Ograbiono... ograbioni wrogowie. Jeszcze coś. Aha. Okej. Wow, mam 14 dolców. That's nice. I am happy about that. A bit. Co? A tam jest mój obóz. Ale jak mnie wyrolowała szmata? Czekajcie, bo ja tutaj ją gdzieś zastrzeliłem. A zresztą w dupie z nią. Ale to było kurde grube. Grubsze niż ja. Włącz na matchmaking trybu seria eliminacji. Użyj menu gracza, aby go anulować. Trwa matchmaking. Mhm. Ciekawe, jak to tutaj się gra. Ciepło. Kurwa, ale ciepły ten komputer. Noże do rzucania. Szczegóły gry. Oto prawdziwe sprawne jest zaradności. Korzystając tylko z noży do rzucania, spróbuj zostać ostatnią osobą na placu boju. O kurwa, super. F. Ej, ale całkiem sporo ludzi, bo bardzo szybko to znalazło. Zakupy. Mhm. Lekarstwo, serum. Strzelba. No nie, no tutaj jest... Na noże do rzucania.
No. Lecimy, no kurwa, nie ma co czekać. Wow. Liczy się każde trafienie. Korzystając tylko z noży do rzucania, spróbuj zostać ostatnią osobą na placu boju. Brzmi to prosto. Nabijotka 3. Okej. O kurde, wzajemnie się zabili. No, zostały 3 osoby. Wraz ze mną. Zostały 2 osoby i ona jest tam. Tam zginęła. Thank you.
co to było? Ale to było głupie. Ale to było głupie. Ja się zdezaprobatuję. Tablica wyników. Nabi. Zabójstwo 2. Przejdź dalej. Zabójstwo 1. Gościu pode mną miał 2 zabójstwa. Wystarczająco. Dwóch się nawzajem pozabijało, więc tam pal licho. Ale to było głupie. Ja pierdolę. Wyjdź. Tak. Akie to kurwa było głupie i słabe. Ach. Ale wygrałem, więc jest okej. I mnie kurwa gdzieś przeniosło. Co? Co to jest? Seria strzelanina. What the fuck? O, głupie? Tak nieziemsko głupie. Raz, dwa, trzy. Co teraz? Te koniu, pojebało cię? Kurwa, turkuć. Ciebie kurde naprawdę boli. Baniak. Jakieś osoby coś tutaj do mnie mają niby. Well, looky here. You come here to rob me, you ain't gonna get much. Life's pretty simple out here. Only thing I got worth taking, well, some old stories. And those ain't everyone's taste, neither. You know, folks like to come out here, lend a hand time to time. And I'll pay them for it when I can. You see, this old leg here, well, to be more precise, the lacking of it, prevents me from taking care of things the way I like to. What do you say?
You want to help an old man out with what's vexing him? All right. So here it is. Supply wagon's supposed to make its way up here. Got caught in an ambuscade. Now here they got it and all the supplies out near Six Points cabin. You can bring it back for us, why? These coming months might not be so hard on certain folk. Thank you. You try not to be causing any casualties if you can. Ending lives when it can be avoided, well, that ain't gonna make you too proud in your old age. I know that only too well. So long. Good luck. Ja pierdolę. Gdzie? Pojebało z tą odległością? Nie wiem, czy mi się chce to robić. Zżygałem się. Chciałem coś wsiąść na konia, okazało się, że coś zjadłem. Jeżeli mam być szczery, ja chcę jakieś kurde stepowe tereny. Nie wiem, bliżej tutaj. Bliżej Blackwater. To jest dla mnie za zielono. O kurwa. Niedźwiedź mnie wpierdolił. O. Teraz jestem. Trochę dalej. Thank you.
Zły stan. Ale zawsze jakiś. Czy będzie lepsza? Nie, wolę swoją. Prawdopodobnie dokładnie taką samą. Tylko, że tamta jest moja. Jak już zdążyliśmy się dowiedzieć. No dobra, to teraz jedziemy... Nie wiem gdzie. Na razie przed siebie. Ten atak niedźwiedzia był śmieszny. Szkoda, że nikt go nie widział. $42? A za to jestem w stanie kupić sobie ciuchy, żeby wyglądać jak gościu z KFC. Gdzie ja mam jechać? Na pewno tutaj bym chciał sobie śmignąć, bo tutaj zakładam pasem. No. Tak, część skarbów, które udało mi się zebrać, będę mógł tam złożyć. Jak najbardziej. Mikrofon. Siedem minut. To żebym udał się do chaty? Zobaczymy. Niczego sobie nie obiecuję. A ta misja jest strasznie głupia. Jest w chuj daleko. Sprzedaj. Okej, to... Naszyjnik prosty, naszyjnik zdobiony łańcuchem. Dobra. Paser. Kup. Gotowana fasola, groszek w puszce. Pyk. Pyk, pyk. Ten naszym rzeczy, olej, olej. Dobra, olałem. Ważne, że trochę sprzedałem. No nie wiem, czy w 5 minut to zrobię. Czy ja jestem w stanie sobie skrócić to wszystko. Przejechałem stamtąd niby. No dobra, zobaczmy, jak bardzo
Beznadziejne jest to zadanie. Jak się nie uda, to idziemy zrobić z siebie pana KFC. Kurwa, nie wiem jak on się nazywał. Kurwa, żarcie dla ciebie by trzeba było kupić. Się męczysz jak pojebane. Ale tam niestety nie mogłem. Jedna osoba. Gramy w Red Dead Online. Już przestałem grać w zwykłego. Bo troszkę już mnie zaczynało to wszystko męczyć. Czy ja mam tutaj jakieś miasto? Pierdolę ten quest. Idę kurwa do miasta. Kurde, nie lubię misji na czas. Zwłaszcza jakiś kurwa pojebany, gdzie mam zapierdalać w chuj daleko. Jest mi to zbędne. O nie, głupi koń. Znaczy głupi. No, konik mi się męczy. Kurde. Tu nic nie ma. Nic tu kurwa kupić nie można. Tu. To Valentine. Jadąc jak pociąg. Jap. Jadę jak pociąg. Wiesz, szybciej będzie mi się mi konik męczył. Ale ładnie zarysowane mięśnie tego konia. Ja mam nadzieję, że zaraz mi nie padnie tutaj, bo ja nie mam jedzenia. Okazuje się. Zawsze miałem coś dla tego konia, a teraz już nie mam. Im szybciej dotrzemy do miasta, tym szybciej zjesz. Zrozum tę zasadę. Jest bardzo prosta. Już niedaleko. I się ten obraz trochę tak wykrzywia. Ja pierdolę, co tu dzisiaj tak ciepło jest w tym mieszkaniu? Tak, my horse got a problem. He's hungry jak chuj. Don't think I've seen you in here before. Zamknij mordę. Look around. I'm sure you need a good meal after all the traveling you do. Why don't you grab some meat and cheese on my counter here? I can get you anything in there you need. Zapasy. Świeże jedzenie. Kurwa. Jabłko. 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 Ja. Trzy. Appreciate it.
Dobra. Alkohol, tytoń, produkty suszone, nie. Wędkarstwo, pielęgnacja konia. Otrzymałeś wieżę dla koni. Przyda się. Stroje. Zakateka. Nope. Nice. Nope. No. Jakie pojebane ceny wy tu macie. Tę grę posrało? Ej, ale bez kitu. Chyba nie mam taką czapkę. Ja pierdolę. Coś to kurde kosztuje jak samochód w tamtych czasach. Bo już kurwa naprawdę gniecie w tej grze. Kurwa, cena za jedno złoto. Kurwa mać. No dobra, czy chociaż koszule są w normalnych cenach? Koszula codzienna. Te zwykłą koszulę. Zwykłą. A koszulę chcę. Co? Pojebane ceny w tej grze. Naprawdę, kurde, twórców osrało. Kurwa, śmieci. Spodnie. Proste spodnie. Chciałbym czarne. Zaraz okaże się, że to są jedyne spodnie, jakie mogę kupić, a nie... Tutaj mi coś zasłania, więc nie wiem. Spodnie robocze, no dzięki, kurwa, upierdolone. Kurwa, dziurawe. Bez kitu. Ćwiekowane spodnie. To jedyne, jakie jestem w stanie, kurwa, naprawdę kupić. I nie mam już pieniędzy. Can I get you anything else? Look around. Giddy up. Evening, partner. How you feeling? Hello. Turkuć. Jestem. Nakarm. Masz. Proszę. Masz tu. Nakarm. Masz tu jeszcze jedno jabłuszko. Jego ciebie nie dbałem. Masz, proszę cię, poklepił. Klepu. Przepraszam. Robiłem klepu w ten teges, no. Wyścigi jakieś, co to jest? Seria wyróżniona. Kurde. A ja bym chciał, nie wiem. Blackwater. Chciałbym najpierw zobaczyć Strawberry i tamte tereny. Sobie tu pojadę. Bo kurde, coś mnie tu nie ten. Coś mnie tutaj nie pasi.
jaka ta gra jest przejebana. Ja nie chcę być Valentine, ja tu za dużo czasu spędzam. Wow! Zapomniałem sprzedać. Mam tu skórę niedźwiedzia. Serio? Ale to było głupie. Automatycznie gra mi skręciła. Czy to było kurwa głupie? Ciebie chyba mogę sprzedać. Chujową skórę niedźwiedzia. No. Coś. To już za to dostałem. No. Skurwa mać. Człowiek chce myśli, że wygrał w życie, nie? Udało mu się rozbić bank. A tu chuj. Dosłownie w przenośni. No więc co, w sumie już mi się nie chce prowadzić streama dla zera widzów.